Parkowanie na nowo w Katowicach już od 1 grudnia. Miasto tworzy dwie strefy płatnego parkowania, niebieską i zieloną. Ta pierwsza dotyczy ścisłego centrum Katowic i parkowanie w niej będzie droższe niż w zielonej, którą wyznaczają m.in. ulice Misjonarzy Oblatów i Aleja Górnośląska. O zmianach dla kierowców Paweł Jędrusik. W strefie niebieskiej 3 zł za postój do pół godziny, a w strefie zielonej 2 zł. Tyle będzie kosztowało parkowanie w Katowicach od grudnia. I jak zwykle w takich kwestiach zdania są podzielone. Jest to na pewno jakiś sposób na tych kierowców, którzy zajmują miejsca dla mieszkańców osiedla. A dużo osób parkuje tutaj na przykład niezgodnie z przepisami? Zdarzają się. No cóż, no taki sposób mają. No uznaję, że to jest dość przesada, bo już tak jest bardzo mało miejsc. Na bezpłatnych płatnych i tak jest bardzo mało, a zwiększenie opłat płatnych też dla studentów, którzy dojeżdżają do Katowic, jest dość ciężkie. Ale za wprowadzeniem płatnych stref przemawia m.in. problem z parkowaniem dla samych mieszkańców. Bardzo ciasno. Wydaje mi się, że powinno być tak, żeby ograniczyć parkowanie przy takich wąskich drogach. Wprowadzenie opłat ma zapobiec sytuacjom, gdy ktoś spoza Katowic przyjeżdża na przykład do pracy i zostawia samochód na cały dzień. Dzięki temu w mieście będzie łatwiej o miejsce parkingowe, bo będzie większa rotacja, a sami mieszkańcy będą mogli skorzystać z tanich abonamentów. Miesięcznie dla strefy B to jest 10 zł, dla strefy A to jest 20 zł. Jeżeli przyłożymy do tego, jakie są stawki za parkowanie za godzinę, no to tak na dobrą sprawę kwestia opłacenia takiego abonamentu kwartalnie to jest i tak niższa kwota niż za całodzienne parkowanie, jeżeli takiego abonamentu nie mamy. I o ile dla wielu mieszkańców Katowic wprowadzenie tych zmian jest potrzebne, to nie brakuje głosów, że nie wszystkie z nich są do końca przemyślane. Oczywiście rozszerzenie strefy płatnego parkowania to krok w dobrym kierunku, bo Katowice są rozjeżdżone przez samochody, panuje tutaj choroba zwana samochodową, natomiast sposób przygotowania miejsc parkingowych i przestrzeni publicznej do tego rozszerzenia jest karygodny. Samochody są wpychane na chodnik, ulice dwukierunkowe zamieniane w jednokierunkowe, miejsca parkingowe powstają pod wiaduktami. Chodzi o to, żeby zachować ich jak najwięcej, ale z drugiej strony nie patrzy się na przykład na pieszych, którzy teraz będą się musieli przeciskać pomiędzy samochodami a kamienicami. Gdy zmiany wejdą w życie, podczas płatności nie trzeba będzie już zostawiać za szybą potwierdzenia. Te informacje będą znajdowały się w systemie.